zuppa di pesci. Questo che pesce è? 40 kg, ryba 40 kg. Nawet ponad, tam delikatnie ponad 40 kilo. No. Wow. Zostaw, odejdź od tej ryby. Ale ogromna, co? No. Jacie. Ale ogromna ryba. Co? Myślisz, że to żywa? No była żywa. A tam są, patrz, kałamary, czy tam ten, tutaj w środku, wiesz? Co to? No tam są te, no takie kałamary. Dobre, ma dai, lo mandammi nipote, capirai? Sio. Vediamo male tu. Ale wielka. Ogromna. Co, Emka? Większa od ciebie. I dwa razy cięższa. Chodź. No. Oh my god. Chyba mamka długa jak na dziecko. No. To jest już babcia teraz. Jaki kolos. Czekaj, jeszcze zobaczę, co oni z nim zrobią. Ogromne, ogromne. 40 parę kilo ryba, no takie jeszcze w życiu nie widziałem. Wow. A my znowu u Piotrusia pana. Widziałeś rybę? Widziałam, no. Siła ogromna. 40 kilo. No, no masakra. Tyle co ty prawie. Grubo. Dobra. Większa ode mnie. A gdzie dla mnie stoliczek? Stoliczek to... Znaczy krzesełeczko? Kurde, widzieliście kiedyś, jak się ubiera krewetkę? No, na szczęście tutaj obchodzi się to, znaczy odchodzi... Co, zasłaniam krewetkę? Patrzcie się, jakie to są te king prawns. King prawns są naprawdę ogromne. Patrzcie się, jaki ma pyszczek king prawns. Ogromny, co? O, tu. A tak. To jakie nogi? To też głowa. No. Głowa. Nogi właśnie, nogi były tutaj gdzieś. Tutaj zostały nogi. Tu zostały nogi. Chyba skóra z mokry. A tu właśnie został mi jeszcze do oskubania ogon. Ej. A głowę się je? Nie, głowy się nie je. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę duże. Jest tutaj ogromny kawał mięcha. Ogromny kawał mięsa, który moczymy w tym. Co to jest? Sosajowy? Sosajowy, no. Pierwsza klasa. Naprawdę. Można jeść rękami. Sałatkę. Frytki. I king prawns. Albo shrimps. Zależy jak kto chce. Zależy w jakiej części świata jesteśmy. Tutaj mówi się prawns. W Tajlandii są shrimp. Ogon był trochę twardszy niż tutaj koło głowy, ale pyszne, naprawdę przypieczone na grillu. Patrzcie, jak ładnie wypieczone. Złociste. Złocista skórka. Złocista skórka jak na kurczaku. No i moczymy. Moczymy w sosie sojowym. Widać sos. Zdecydowanie tutaj karkówka. Karkówka zdecydowanie jest o wiele większa niż golonka. Jakiej to jest restauracji? Już mówiłem 5 razy. Peter Pan. I jeszcze jest oliwka do tego. Jeszcze jest do tego oliwka. Limonka. Limonka. Jeszcze można sobie trochę limonką skropić. I szczepionka. Anty-COVID ekstra. Anty-COVID ekstra. Był majonez, ketchup. Wszystko jest, naprawdę. Full wypas. Dziękuję.
Wow. MK, łódka coraz bliżej. Wsiadamy i płyniemy, nie? Jak myślisz, możemy nią popływać? Myślałem, że możemy. Czekaj, sprawdzę tylko, jak jest umocowana. Sprawdzę tylko, jak jest umocowana. Tam gdzieś w skale liną czepiona w skale, tam przyczepiona do jakiegoś kamienia, też tam jeszcze do czegoś, do skały. Co? No trzeba odczepić zaraz. Chodź. Tam? Umiesz pływać? No. Ej, ale patrz, jakie one są wąskie. Ja się tak ostatnio zastanawiam. Co oni stojąco pływają? Bo już nie pamiętam. Gdzie gdzieś tam przed chwilą wpłynęli. Strasznie wąskie, nie? Zaczepia o taki ten, o takie dwa haki. Patrz, są dwa takie, znaczy tu są dwie takie dziury i tutaj są dwa haki. Płetwa i ją się steruje na lewo, na prawo i łódka wtedy płynie w lewo albo w prawo. No, żagle się rozkłada, te kije się podnosi do góry. Te się podnosi do góry, na to się zakłada żagle i heja. Patrz, jakie tu są łączenia, kurczę. No, tu tak łączone, nie wiem dlaczego. Zamiast sobie to zrobić normalnie na jednym, ale widocznie nie mogło być na jednym. Nie wiem, tak fachowo jest to połączone, ci powiem, wiesz? Może było dłuższe, ale tak... No. Albo to musi być pod odpowiednim kątem, ale wydaje mi się, że były takie bez takich łączeń. Trzeba było ją trochę opalić. Zobacz, skąd te mrówki się tu wzięły, jak później przychodzi woda i to jest wszystko zalane. Chociaż w środku wody nie ma. Łódka się podnosi. To nie wiem, no ale to dziwne i tak, że to są. Słońce zaszło lekko za chmurkę, ale zaraz wyjdzie. I takie tutaj mamy rzeczy, nie? Co szukacie? Siemaneczko, siemaneczko, co tam u was słychać, bo ja tu bardzo zajęty jestem myciem gingeru. Kurde, jak to się po polsku nazywa, ginger. No widzicie, co to jest, zapomniałem. No właśnie, muszę go ładnie umyć przez cały ginger i z tego całego gingeru zaraz będę robił taką mocną herbatę. Znaczy herbata będzie normalna, tylko ten ginger cały będzie dawał bardzo ostry smak. Tutaj już dzbanuszek przygotowany. Na kolację dzisiaj była papaja, ananas i mango. I teraz jeszcze sobie zrobię taką herbatkę właśnie z tego gingera. Cały ginger. Zaraz go trochę tutaj obiorę, wrzucę do dzbaneczka. Damy herbatkę Kilimandżaro tea. Kilimandżaro, K
Kilimandżaro English Breakfast. Zaraz tu wrzucimy, damy trochę cukru i będzie pyszna, pyszne, pyszny napój. O, ale będzie pyszny i ostry. Wow, patrzcie ile, ile imbiru. Wow, naprawdę dużo imbiru, cały imbir skrojony. Cały imbir skrojony i teraz go tak ciach. I tutaj, i ciach. I ciach. I tutaj. I tak do końca. A później tutaj mamy już, czeka na nas nowy odcinek Kids for Ride. Prosto z Tajlandii. Prosto z Tajlandii, prosto z Pattayi. Będziemy oglądać nowe odcinki. A tutaj tymczasem znowu ten ginger, zapomniałem jak się nazywa, nie przypomnę sobie. Co najlepsze, to mój angielski wcale nie jest tak dobry, żeby zapomnieć jak ta rzecz po polsku się nazywa, no ale, ale jak wyleci z głowy, to wyleci. No i właśnie. O, ale będzie pychota. O, o, tu kask jeszcze. O, ale będzie. Ale będzie pychota. Niam, 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 niam. Teraz musi się ładnie zaparzyć. Oddać swój piękny smak. Będzie pyszotka. Dream, dream. Dobrze, że dzisiaj wieje, bo przez ostatnie dwa dni nie wiało i można było umrzeć normalnie z gorąca i wilgotności, a dzisiaj wiatr, mocny wiatr. Tego nam trzeba było. O, tutaj pierzemy, pierzemy te, pierzemy... Co, te, co to jest? No wiecie, te poszewki. O, pierzemy poszewki, żeby były czyściutkie. O, tutaj pranie się suszy, ręczniki, bo ręczniki trzeba też codziennie wymieniać, bo jak się trzy osoby kąpie po 5 razy, to, to niestety ręczniki trzeba codziennie wymieniać. Jak tam? Daj przełknąć. Daj przełknąć? Pyszne, ostre, aż oczy piecze. Dawaj jeszcze tu jakąś przyprawę. Nie, naprawdę. Co? Sam imbir? Sam imbir, trochę cukru, no i herbata. Pachnie tak jak... Jest taka przyprawa któraś, co właśnie stąd skaka. Tak? Może w tej herbacie jest? Albo? Nie wiem. Nie, to herbata. To albo imbir. Imbir taki mocny. Imbir taki mocny. Siemaneczko, siemaneczko, witam w piątek, piąteczek, piątunio. O 8 rano robimy kroki, biegamy, chodzimy, chudniemy, brzuszek już malutki, coraz lepiej mi się to podoba. Tylko nie mogę się zważyć, nie mam wagi, cholera, muszę gdzieś poszukać wagi. Ale witam wszystkich w piątek, piąteczek, piątunio. A tylko takie krótkie zapytanie na tym story. Czy zgarnęliście wczoraj o 21 $2.14 za wasze chodzenie? No bo co każdy czwartek o godzinie 21 mamy wypłatę z tego, że robimy kroki z aplikacją Your Fitway. Chodzimy, zbieramy punkty, zamieniamy na nagrody, czyli mniej więcej właśnie w tym, nie mniej więcej, tylko w tym tygodniu było dokładnie $2.14. Także takie zapytanie do was, czy zgarnęliście te $2.14 wczoraj o 21? No i do zgarnięcia kolejne dolary w kolejny czwartek. Pozdrawiam, yourfitway.info. No i tak jak widziałeś w poprzedniej kafelce, zaznaczone w czerwonych kółeczkach, wczorajsza data, $2.14, godzina inna, bo tutaj godziny są inne, w Anglii są jeszcze inne i tak dalej, ale to jest nieważne. W każdym razie wczoraj w Polsce o 21 było wynagrodzenie i tak jak mówię, jeszcze raz, każdy czwartek, jak chodzisz, jak spełniasz to, że robisz 10 tysięcy kroków dziennie, masz wystarczającą ilość punktów, kupujesz sobie giveaway ticket i tak dalej, zbierasz punkty, zamieniasz na pieniądze. No i tyle. Ja mam kupioną aplikację, subskrypcję na 10 lat. Ja sobie już od początku wykupiłem na 10 lat, więc nie mam żadnych kosztów związanych z prowadzeniem teraz, z opłatami miesięcznymi, bo mam już na 10 lat wykupione, więc teraz sobie tak pomału, po te $2, po $2, po $2 zarabiam z samego chodzenia. Co tydzień ponad nawet 2, a dodatkowo można zarobić za prowadzenie biznesu. Jak można zarobić prowadząc biznes? A no tak, że po prostu jeśli ktoś będzie używał tej aplikacji z twojego polecenia, to ty będziesz zarabiał $2.50 dodatkowo za każdym razem, kiedy dana osoba opłaci sobie subskrypcję miesięczną $10.
więc ty masz z tego 2,5 dolara z bezpośredniej prowizji. No i masz 10 zł w przeliczeniu, gdyby dolar był po 4 zł, to masz 10 zł od każdej osoby. Masz 10 osób takich, które używają aplikacji z twojego polecenia. Masz 100 zł miesięcznie, każdego miesiąca. Mi się już z tego nazbierało prawie 1000 dolarów. Nie prawie, tylko nawet chyba ponad 1000 dolarów. Więc fajnie, naprawdę jest fajnie. Pamiętaj tylko, że jeszcze mam dla ciebie kod rabatowy o wartości 9 dolarów. Jak chcesz zacząć subskrypcję, chcesz użyć aplikacji na pierwszy miesiąc, to kosztuje ona 10 dolarów. Ja mam dla ciebie kod rabatowy na 9 dolarów i możesz zacząć używać aplikacji od 1 dolara. Co trzeba zrobić, żeby taki kod uzyskać? Trzeba się zarejestrować właśnie do aplikacji, pobrać sobie aplikację z App Store lub z Google Play, wpisać tam mój kod polecający. No i dzięki temu ja będę widział cię jakby w systemie. Dzięki temu będę mógł ci dać taki kod rabatowy na 9 dolarów. Więc piszesz do mnie przez Messenger, przez maila, przez mojego bloga mmajerski.pl. Na dole po prawej stronie jest taki czacik, to tam możesz mi napisać, że chcesz kod rabatowy. Tylko tam to jest takie trochę, że czasami nie jestem dostępny i później nie odpiszę, później ty tego nie zobaczysz. Najlepiej albo na maila, albo przez Messenger odezwij się, że chcesz kod rabatowy na 9 dolarów. Ja ci taki kod wyślę. No i od 1 dolara startujesz. I później jak już chodzisz, to masz apkę za darmo, bo każdego tygodnia dostajesz kasę, a możesz dodatkowo jeszcze zarobić z prowadzenia biznesu. Na razie, ja muszę biegnąć.